Jeszcze zanim zaczniemy, to przypominam o spotkaniach z widzami, które odbędą się tego lata. Link do filmu z informacjami macie w opisie tego materiału oraz w przypiętym komentarzu. Cześć, witajcie w dzisiejszym wielkim materiale. Przekażę wam moją całą fabułę 11 sezonu LEGO Ninjago. Będzie to odcinek w formie słuchowiska, więc nie musicie patrzeć się na ekran. Serdecznie was zapraszam. Dotychczas robiłem własne fabuły sezonu, więc w tym przypadku nie mogę sobie tego odmówić. Wiem, już są pierwsze odcinki 11 sezonu i je widziałem, jednakże nie wiadomo z nich zbyt dużo, zatem bez problemu mogę wam przedstawić moją fabułę. A więc zacznijmy. Wróćmy się do momentu, gdy żył pierwszy mistrz Spindlitz wraz ze swoimi synami. Z kanonicznej książki wiemy, że pierwszy mistrz Spindlitz stworzył zwój zakazanego Spindlitzu. Moc, która tam się znajdowała, prowokowała Uygarmadona do odnalezienia zwoju. Udało im się i wówczas poznali sekrety, które tam się znajdowały. Nie wiadomo jeszcze jakie. Pierwszy mistrz Spindlitz ukrył przed swoimi synami zwój ze sztuką walki zwaną zakazane Spindlitz. Natomiast dwa pozostałe kawałki zwoju zostały przekazane pewnym osobom. Czyli według mojej fabuły do pierwszego mistrza Spindlitz należały wszystkie trzy kawałki zwoju. A mianowicie pierwszy kawałek, tak jak wspomniałem, ukrył sam w jakimś miejscu. Kawałek ognisty został przekazany pewnej frakcji wężonów. I mam tu na myśli ognistych węży, ponieważ ta frakcja należała do najstarszych z wężonów, którzy żyli tysiące lat temu. Pierwszy mistrz Spindlitzu ich odnalazł w starożytnej piramidzie w krainie Ninjago i przekazał swój kawałek zwoju. Wówczas ogniste węże byli dobrzy, wyglądali normalnie, czyli nie byliby takimi mumiami jak teraz. W tym momencie też nie posiadali mocy ognia. W 11 sezonie dowiemy się, czy ogniste węże są powiązane z znanymi nam wężonami, dlatego też przekazałem wam, jak ja to bym widział. Następnie pierwszy mistrz Spindlitzu udał się do jednej z 16 krain, w której to m.in. także jak w Ninjago żyli ludzie. Była to niby kraina. Ludzie mieli tam swoje wioski i prowadzili własne życie. To właśnie tamtejszych mieszkańców pierwszy mistrz Spindlitzu przekazał ostatni, trzeci kawałek zwoju, bo wiedział, że nikt go tam nie znajdzie lub też po prostu w tej krainie schował, żeby mieszkańcy się o tym nie dowiedzieli i żeby nikt tego nie szukał. Następnie z powrotem udał się do Ninjago. Długi, długi czas później do krainy dostał się pewien człowiek wraz ze swoim smokiem i mógłby to być według mojej fabuły mistrz lodu z wojem z wężonami, który został zesłany do niby krainy, ponieważ wszyscy o nim zapomnieli. Oczywiście po tym, jak w kreskówce podarował on moc lodu Zainowi. Użył swojego smoka w niby krainie i zamroził całą krainę. Mieszkańcy stali się samurajami lodowymi i od tamtej pory stali się źli z powodu tego jednego człowieka. Wówczas ta osoba stała się lodowym cesarzem, a jego zamek nie bez powodu nazywa się Zamek Zapomnianego Cesarza. Lodowy cesarz przejął kontrolę nad całą niby krainą. Uratowała się przed jego mocą tylko Akita. Pierwszy mistrz Spindlitz czuł, że kawałki zwoju są bezpieczne. Też dla rozjaśnienia wam, on nie wiedział, że mistrz lodu do tej krainy już wiele lat później się dostał. Bo już nie żył pierwszy mistrz Spindlitz. Uygarmadon nie mogli z siebie wyrzucić tego, co było w zwojach, jak byli młodzi. Tak by wyglądała moja wielka retrospekcja z przeszłości ze złymi frakcjami i zwojem zakazanego Spindlitz. A teraz przejdźmy do teraźniejszości. Zane wykorzystuje swój szósty zmysł, przez co wie, że nadchodzi zagrożenie ze strony ognistych węży i śnieżnych samurajów. I to jest akurat potwierdzone, bo widzieliśmy to w pierwszych odcinkach 11 sezonu. Ninja już w trzecim odcinku 11 sezonu udali się na pustynię Zagłady, gdzie szukają piramidy. Pierwszy raz, gdy ninja będą na pustyni, to poznają nową postać, a mianowicie Klacza Powersa, który przekaże naszym bohaterom, że szuka swojego ojca. Podobno wie, że znajduje się gdzieś w piramidzie.
na ninja, więc udadzą się z Clutchem do środka i będą próbować go odnaleźć. Natomiast głównym celem ninja jest odnalezienie kawałka zwoju zakazanego z Pingwitsu. Znajdą nasi bohaterowie grobowiec, w którym to są sarkofagi, a w środku nich są ogniste węże, które się przebudziły. Char, czyli ten czarny wąż, wykorzysta Kaya, aby wchłonąć moc ognia, którą przekaże pozostałym członkom armii. Dojdzie do walki, ninja nie zdobywają zwoju i uciekają z piramidy. W tym momencie armia ognistych wężów udają się w stronę Ninja Go City, ponieważ wyczuły kolejny kawałek zwoju zakazanego z Pingwitsu. Ninja udali się do muzeum miasta Ninjago, ponieważ faktycznie tam znajduje się zwój zakazanego z Pingwitsu. Wyczuł to mistrz, który przekazał ninja, że tam znajdą drugi kawałek. Ogniste węże dotarły do Ninjago City, ninja walczyli w środku muzeum z nimi, Lloyd zdobył kawałek zwoju zakazanego z Pingwitsu i nawet użył zakazanego z Pingwitsu nieświadomie, ponieważ wystarczy dotknąć, a już może użyć tej sztuki walki. Następnie ninja wydostali się z muzeum, jednakże ogniste węże przejęły całe miasto. Ninja nadal walczą przeciwko nim, ale ostatecznie uciekają wraz ze zwojem na swoich pojazdach. Następnie udali się do klasztoru z Pingwitsu, gdzie przekazali mistrzowi Wu, co się wydarzyło. Udali się do bazy pod klasztorem, gdzie w pewnym momencie zjawili tam się ogniste węże. Wu, żeby powstrzymać przeciwników, użył tego kawałka zakazanego z Pingwitsu z muzeum Ninjago City. Zei, jak i pozostali powstrzymają węże, które z powrotem udają się do swojej piramidy na pustyni, natomiast Wu mówi prawdę, jednakże nie całą. Żeby dowiedzieć się jeszcze więcej, to nasi bohaterowie wybrali się do podziemi miasta Ninjago, aby poznać historię tych węży od samych wężonów. Pytor pojawia się od odcinka specjalnego z nienacka. Usłyszał, że ninja rozmawiają o ognistych wężach i będzie próbował ich odnaleźć. Powstanie wielki plan ninja, który będzie dotyczył tego, że będą musieli odzyskać dwa kawałki zwoju zakazanego z Pingwitsu, czyli ten lodowy oraz ognisty. Grupami się udadzą do poszczególnych dwóch miejsc, czyli niby krainy, o której Wu także powiedział naszym bohaterom, i pustyni zagłady w krainie Ninjago. I teraz będę szedł tokiem fabularnym według zestawów klocków, a mianowicie kto w jakim miejscu się uda. Oczywiście tutaj jest możliwe, że dane postacie znajdą się w obu miejscach na danym etapie historii, jednakże skupię się na konkretnie tych, o których nieraz mówiłem na kanale, czyli właśnie z tych zestawów. Zatem dowiedziawszy się o niby krainie, Lloyd i Zane udali się do tej nowej krainy, na przykład za pomocą swoich smoków żywiołu. Tam też zobaczą, że kraina jest przejęta przez lodowego cesarza. Poznają nasi bohaterowie nową postać, Akitem. Od niej dowiedzą się wielu rzeczy, jak i to, kim jest i w ogóle sami wiecie, o co chodzi. Pomoże oczywiście naszym ninja. Lloyd w pewnym momencie dowie się, że Akita widziała postać czterema rękoma. Lloyd doskonale wiedział, że musiał to być Garmadon. Pomyślał wówczas, że także się udał do niby krainy po kawałek zwoju zakazanego z Pingwitsu, ponieważ tak jak wspomniałem na początku filmu, Garmadon też w młodości miał do czynienia ze zwojem, jest na niego podatny. Akita wspomniała, że jego ojciec został schwytany przez śnieżnych samurajów, którzy w pewnym momencie przejęli krainę. O tym też wcześniej mówiłem na początku. Akita została jedyną postacią, która w niby krainie nie została zamieniona, jednakże z powodu tego, że może zamieniać się w wilka. Nasi bohaterowie zatem poszli szukać zwoju zakazanego z Pingwitsu, przy czym odszukać Garmadona. Warto też wspomnieć o Zane'ie, myślę, że jego celem będzie poznanie swojej prawdziwej całej historii związanej z pozyskaniem mocy lodu. Finalnie naszym bohaterom uda się uwolnić Garmadona z zamku lodowego cesarza oraz także zdobędą nasi bohaterowie kawałek zwoju zakazanego z Pingwitsu. Teraz przechodzimy do postaci w krainie Ninjago. Ninja, Kai, Cole, Jane, Yu, a także Clutch Powers ponownie udadzą się do piramidy. Po drodze czekały za nimi pułapki. Dotarli do momentu, gdzie odnaleźli zwój zakazanego z Pingwitsu, jednakże okazuje się, że Clutch Powers ich zdradził,
powiedział, że jego celem także było odnalezienie zwoju zakazanego z Pinjitsu. I to był właściwie jego główny cel, a nie odszukanie ojca. Ponieważ dzięki niemu mógłby wskrzesić swojego właśnie ojca, który niestety został zabity przez Omegę w momencie, gdy ojciec szukał kryształu krainy. Uznając, że Clash Powers i jego ojciec byli w Krainie Ninjago w kreskówce od początku, pomijając tutaj film z 2010 roku. Ogniste węże powiedziały, że jeśli przyprowadzi do nich ninja, to będzie mógł wskrzesić swojego ojca za pomocą tego ognistego kawałka zwoju. Finalnie dowiadujemy się, że ogniste węże widziały, kim jest Omega, i w ogóle Clutch Powers dowiaduje się także, że został oszukany, ponieważ ogniste węże nie dadzą mu zwoju do przywrócenia jego ojca zmarłych. A dlaczego w ogóle mówię o zmarłych tutaj? Ponieważ w kanonicznej księdze Spinditsu wydawnictwa AMI było napisane, że może zwój zakazanego Spinditsu wskrzesić zmarły, ale nie było to potwierdzone na 100%, że faktycznie może tak być. Ale właśnie teraz w serialu się dowiemy, że jednak tak, ale czyżby na pewno? Ninja stają do walki, ukradli z Wallą kawałek zwoju i uciekli wraz z Klaczem, który przeprosił naszych bohaterów. Ninja za to powiedzieli, że postarają się przywrócić jego ojca. Teraz, gdy nasi bohaterowie mają ognisty kawałek zwoju zakazanego z Pinditsu, to będą mogli stopić lód śnieg w niby krainie, aby uwolnić tamtejszą ludność. Zadanie jednak nie będzie takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Ogniste węże będą wkurzeni i w zamian za to, że ninja zabrali zwój, to będą chcieli spalić stolicę Ninjago. Ninjago nie będzie Zaina, a sama Nia sobie nie poradzi z ugaszeniem całego miasta. Potrzebny będzie im lodowy kawałek zwoju zakazanego z Pinditsu. U zostanie w Ninjago, a pozostali bohaterowie udadzą się do niby krainy, aby stopić lud z królestwa. Uda im się to za pomocą ognistego kawałka zwoju i wówczas mieszkańcy tego królestwa staną się znów normalni, tak samo jak i lodowy cesarz. Następnie ninja szybko muszą udać się do krainy Ninjago, aby zawalczyć po raz ostatni z ognistymi wężami. Udaje im się pokonać przeciwników, a także użyć lodowego kawałka zwoju, aby ugasić całe miasto. W pełni moc Kaja powróci, ogniste węże natomiast je stracą i znów staną się bezbronnymi wężonami. Peter także zostaje pokonany na chwilę obecną. Na samym końcu sezonu Wu ukryje w dobrym miejscu wszystkie trzy kawałki zwoju zakazanego z Pinditsu lub też po prostu je nasi bohaterowie zniszczą, aby znów się nie znalazły w niepowołanych rękach. Niby kraina na nowo może być zamieszkiwana, wówczas kraina otrzyma nową nazwę lub też zostanie zniszczona, to wówczas wszyscy mieszkańcy przyniosą się do Ninjago. Lodowy cesarz finalnie po pokonaniu go, gdy stał się z powrotem normalny, zmarł już ze starości. Starożytne węże z powrotem należą do frakcji wężonów. Akita pozostała w niby krainie i w każdej chwili ninja mogą liczyć na ją pomoc. Clash Powers zrozumiał, że niestety, ale nie ma możliwości, aby jednak wskrzesić jego ojca, więc się pogodził z jego utratą. Od tego momentu postać nadal jest archeologiem, który będzie żył w Ninjago. Jest jeszcze Garmadon, który także wrócił wcześniej z naszymi bohaterami do Ninjago i ponownie opuścił naszych bohaterów, mówiąc, że jeszcze w przyszłości się spotkają, tylko że w innych okolicznościach. Jedyne co, to w mojej fabule nie wspomniałem o Antoni. Już wam mówię dlaczego. Myślę, że finalnie nie będzie pełnić ogromnej roli, o której warto by powiedzieć tutaj w tym materiale, dlatego też tego nie zrobiłem. Ale owszem, w jakiś tam sposób w mieście Ninjago pomoże naszym bohaterom. I to by było na tyle z mojej fabuły 11 sezonu. Jak się okaże naprawdę i czy coś z tego okaże się prawdziwe, dowiemy się już niedługo. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie, możecie zostawić kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się, cześć!